ustawił to, jak ma wyglądać nasz każdy dzień, każda chwila spędzona w Tobie. Abyśmy nie robili nic samowolnie, ale byśmy byli Tobie posłuszni i w Tobie żyli, poruszali się, myśleli, modlili się nieustannie, żeby to stało się dla nas normalnym, prawdziwym życiem, a nie czymś takim odległym, tylko by to zawsze było blisko, byś Ty był zawsze blisko. Proszę Cię, Panie Jezu, o to, byś nas wprowadził w ducha, by to była nasza natura. By to było dla nas codzienne, ale pełne życie. Codzienne nie oznacza nudne, żeby to było pełne. Amen. Jeżeli macie, to otwórzcie sobie razem ze mną 10 rozdział Ewangelii Łukasza. Łukasz rozdział 10. Ten rozdział jest dla mnie szczególnie ważny, bo Łukasza 10. W seminarium pamiętam, jak go przeczytałem, to potem wstałem i poszedłem na ulicę głosić od razu w wolnym czasie. I to było niesamowite, bo zobaczyłem, jak w prostocie Bóg działa. Podchodziłem do młodzieży, do ludzi na ławkach w parku, a oni byli otwarci. Pan prowadził to każdego dnia. I ten rozdział 10, w nim zawiera się bardzo dużo ważnych i cennych rzeczy. Jedne bezpośrednio z drugim wypływają i on streszcza trochę moje życie i nadaje mu też głębie. Ale dzisiaj chcę się skupić tylko na jednym małym fragmencie tego rozdziału. Możecie go sobie potem doczytać wieczorem. Ale my sobie przeczytamy od 38 wersu. A gdy szli, Jezus wszedł do jednej wsi. Tam pewna kobieta imieniem Marta przyjęła go do swego domu. Miała ona siostrę zwaną Marią, która usiadła u nóg Jezusa i słuchała Jego słów. Ale Marta krzątała się koło rozmaitych posług, a podszedłszy powiedziała: Panie, czy nie obchodzi Cię, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, aby mi pomogła. A Jezus jej odpowiedział: Marto, Marto, troszczysz się i martwisz o wiele spraw, ale jedno jest potrzebne. Maria wybrała dobrą cząstkę, która nie będzie jej odebrana. I dzisiaj mam na sercu to, żeby podsumować to, co mówiłem wczoraj i dzisiaj wcześniej. Chcę ukazać drogę do tego miejsca, żeby znaleźć się w tym miejscu usługiwania, znaleźć się w tym miejscu, w którym powołuje mnie Pan. Co ja muszę zrobić, żeby być Mu posłusznym, żeby to wszystko, o czym my mówiliśmy, stało się rzeczywistością w naszym życiu. Bo o miłości można mówić o działaniu, o czynach, ale jeżeli nie podejmiemy małych kroków pewnych, to wszystko zostanie tylko w naszej mowie. A wszystko zaczyna się od tego, co zrobiła Maria. Usiadła u stóp Jezusa i słuchała Jego słowa. Ja pamiętam, jak byłem w seminarium i jeszcze nie znałem Chrystusa tak, jak Go znam teraz, to ja byłem wielkim aktywistą. Teraz też jestem aktywny, ale to zupełnie wypływa z innych pobudek w sercu. Ja wcześniej myślałem, że ja muszę robić, żeby się do Boga przybliżyć, żeby to zbawienie utrzymać, mieć. I to było takie, o jak ja muszę dać świadectwo. Ja muszę się pokazać, ja muszę to zrobić, bo jak nie, no to właśnie, to co? To koniec będzie, utrata, Bóg się na mnie obrazi, pogniewa. I wiele osób tak ma, jak się nawraca, że wpadają w uczynki, czyli ja muszę coś zrobić, bo Bóg już tego ode mnie wymaga. Ja już jestem chrześcijaninem, no to już mam pewien standard życia nałożony i ja muszę według tego postępować. I to
To jest prawda. Ale to wypływa nie z prawa i z litery, tylko z ducha, który daje życie, który daje sposobność, który daje zmianę, który daje możliwość do tego, by wykonać to, co jest niemożliwe. Dlatego, co było niemożliwe dla litery, dla ciała, duch przychodzi i to czyni. I teraz jak stanąć w tym miejscu, jak się dostać do tego miejsca, jak być w tym miejscu prawdziwego Bożego działania? No właśnie chodzi o to, żeby ta postawa Marii stała się naszym udziałem każdego dnia. Ostatnio prowadzę też transmisję na żywo co jakiś czas i bardzo dużo osób zadawało mi pytanie, jak mam się zbliżyć do Jezusa? Jak mam poznać Jezusa głębiej? Jak mam przeskoczyć mój umysł w tym poznaniu? Jak mam jeszcze bardziej się do Niego przybliżyć, bo nie mogę, bo mi przeszkadza świat, bo mi przeszkadzają moje myśli, bo ja nie mam uwagi, nie mam skupienia. I taka myśl, która do mnie dotarła i bardzo mocno mnie dotknęło, to ja powiedziałem wtedy, że innego wyjścia nie ma, jak to, że ty musisz na godzinę albo dwie godziny w ciągu swojego dnia zamknąć się w pokoju, wziąć Słowo Boże i być z Chrystusem, karmiąc się Nim na osobności, sam na sam w intymnej relacji. Po prostu nie było innej możliwości, żeby odpowiedzieć w inny sposób. I ja zobaczyłem, że rzeczywiście, jeżeli coś jest dla nas cenne i wartościowe i chcemy kogoś lub coś poznać albo zgłębić, to poświęcamy na to czas. I to jest normalne, tak działa wszystko. Jak chcę się nauczyć grać w piłkę nożną, to muszę zacząć małymi krokami ją kopać, oglądać, zapisać się do drużyny i tak dalej. I tak samo jest z Chrystusem, który jest osobą. Jak mam na przykład przyjaciela i chcę go poznać, no to muszę z nim rozmawiać, chcę z nim rozmawiać. Jest taka fajna reklama w telewizji. Muszę położyć dzieci, bo chcę. I to jest coś, co zmienia całkowicie obraz rzeczy, bo chcę. Mam przyjaciela, jeżeli chcę go poznać, to go zaproszę do domu. To zorganizuję wyjazd. To umówimy się porozmawiać. Posłucham tego, co on chce do mnie powiedzieć. Jestem dla niego. I wtedy każdego dnia ta relacja się buduje. Ja pamiętam, ostatnio też przeżyłem coś takiego niesamowitego z moim bratem rodzonym, tym starszym. Nie miałem z nim dobrej relacji. Dzieli nas 6 lat, ale nasi rodzice pojechali na wczasy i ja z nim zostałem sam w domu. I my po prostu zaczęliśmy ze sobą rozmawiać. Tak zwyczajnie. I teraz mamy taką sztamę, taką relację, tak się znamy, że sobie głębokie rzeczy już wymieniamy, rozmawiamy ze sobą i to jest pełne życia. I tak samo jest z Chrystusem. Tylko my Go nie widzimy, bo On jest Duchem, ale On zostawił nam swoje Słowo, które jest żywe. To nie jest literka, tylko Duch. I zaraz podniosę. W naszym życiu wszystko musi wypływać z relacji z Jezusem. Jeżeli my wejdziemy w tą postawę Marty, czyli zaczniemy najpierw usługiwać, szukać naszego działania, co ja mam zrobić, Panie, co chcesz, bym robił? To Jezus powie, poczekaj, najpierw usiądź i posłuchaj. My musimy stać się Marią. Musimy każdego dnia mieć z Nim czas. I ja tu powiedziałem solidnie, godzina lub dwie, bo to jest bity czas na to, żeby budować trwałą relację. Jak jest małżeństwo i by gadało ze sobą 15 minut dziennie, to małżeństwa nie ma. A Jezus jest Bogiem. My mamy ten przywilej, że z wszechmogącym Bogiem możemy trwać w przyjaźni i Go prawdziwie znać. I dla nas to musi być priorytet. Ja pamiętam w seminarium, jak spotkałem Jezusa te 3 lata temu, wszystko On we mnie odwrócił. On mi pokazał, że te wszystkie aktywności, które ja robiłem, wypływały z mojego egoizmu, bo to ja się chciałem pokazać, bo to ja chciałem świadczyć, bo to ja chciałem organizować. A Jezus powiedział tak w skrócie, teraz bądź cicho i mnie słuchaj, a zobaczysz, co ja zrobię. I Janek aktywista zniknął, ja siedziałem tylko w kaplicy i wychodziłem do ludzi. Czytałem Biblię.
A moi koledzy mówili, że jestem szurnięty, że coś jest ze mną nie tak, bo się zmieniłem. I z nami musi się wydarzyć to samo. Jeżeli my chcemy mieć w sobie owoce ducha, którymi jest radość, pokój, miłość, cierpliwość, wiara, to my musimy z tym duchem spędzać czas. I tu nie chodzi o taką religijność, że ja teraz bite godzinę czytam Biblię. Tylko tutaj chodzi o to, że ja wchodzę do pokoju, zamykam drzwi, czy idę na plażę, idę do lasu, idę gdzieś, gdzie jestem tylko ja i on. Mówię, mów Panie, bo sługa i przyjaciel Twój słucha. A potem siadam, otwieram Słowo Boże, albo idę i go słucham. Jak dotknie mnie jakiś fragment, to pytam, Panie, co Ty chcesz mi powiedzieć? Co chcesz we mnie zmienić? I rozmawiam z nim jak z przyjacielem. To jest dla mnie trudne, z tym sobie nie radzę, a to było fajne, podobało mi się. Panie Jezu, teraz będę jechał do pracy, będę szedł do szkoły, ale Ty jesteś ze mną. Ja chcę z Tobą to przeżywać. Chcę, byś Ty był zawsze pierwszy. I kiedy my tak będziemy przychodzić do Jezusa, On w nas, tak jak to Słowo Boże, które sieje, ono nieustannie wzrasta. Czy ktoś śpi, czy czuwa, ono kiełkuje. I On sam wyda owoc. On sam sprawi, że to naśladowanie, to postępowanie stanie się naszą naturą. Bo Jego Słowo nas przemieni. I to właśnie jest to. My bez Jezusa nie możemy uczynić nic. My najpierw potrzebujemy przyjść jak Maria. Mnie ten obraz urzeka, ja kocham tą scenę. Bardzo Jezus dobitnie do mnie zawsze mówi przez ten fragment. Ona przyszła, Jezus wszedł do domu, usiadł. Dla niej nie liczyło się nic innego. Wszedł Pan i Zbawca. Usiadła u Jego stóp, patrzyła w Jego oczy z otwartą buzią i słuchała wyraźnie każdego słowa. A Marta w tym czasie też chciała być dobra, też chciała pomóc Jezusowi. I zaczęła przygotowywać rzeczy, przygotowywać dla uczniów, dla Niego samego. Ale On tego nie oczekiwał. Jezus jak powoływał 12 swoich uczniów, to jest napisane, że On ich wezwał po to, żeby oni z Nim byli, a dopiero potem, żeby ich posłać na głoszenie nauki. Bo jedno wypływa z drugiego. Nie da się tego rozdzielić. I my nie możemy być aktywistami. Chrześcijaństwo to nie jest moralność i chrześcijaństwo to nie jest bycie społecznikiem. Ja pamiętam kiedyś w seminarium prowadziłem taką stronę seminaryjną z serca, jak najlepiej potrafiłem. Ale moim kolegom się to nie podobało, bo ona nie była stonowana, taka ułożona jak wszystko tam pod linijkę, tylko ja pokazywałem nasze życie, tak luźno, żeby ludzie myśleli, że tam są normalni ludzie w tym seminarium, ale jednak to system nie jest normalny. I pamiętam, że mieliśmy taką konsultę, takie spotkanie wszystkich roczników, takich przewodniczących jakby, i wtedy starsze roczniki najechali na mnie tak mocno, że ja to prowadzę, że to nie jest odpowiedzialne, że ja gorszę tym ludzi. I ja pamiętam, wtedy poszedłem z tyłu na nabożeństwie, siadłem w kaplicy i po prostu płakałem. Bo tak dotknęło mnie, ich ocena mnie tak dotknęła, że ja tu z serca się produkuję dla Jezusa, dla nich, żeby im służyć, a im się to nie podoba. I mój rektor wcześniejszy, który był dobrym rektorem, moim przyjacielem, on mnie zobaczył. I potem mnie wziął na rozmowę i powiedział do mnie takie słowa. Janek, ty nie masz być społecznikiem, tylko kapłanem. I to wiadomo, na katolicki język można sobie przełożyć tak płytko. Ale w Biblii jest napisane, że my wszyscy jesteśmy kapłanami Chrystusa. Jesteśmy ludem kapłańskim, wybranym na własność, nabytym, aby rozsławiać cnoty tego, który nas powołał. Jak pisze Piotr. Ale żeby to zrobić, my tych cnót musimy doświadczyć. My je musimy przyjąć, my je musimy usłyszeć, my się musimy nimi stać przez ducha i przez słowo, którym będziemy się codziennie karmić. I często też mam tak, że jak wstanę i na przykład jest jakaś sytuacja, w której nie zdążę się pomodlić rano,
przychodzi szatan i mnie potępia. A dzisiaj się nie pomodliłeś. Taki sobie chrześcijanin. Pamiętajcie, że nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. I Bóg patrzy na serce. Jak ty masz na przykład dzień, gdzie jesteś urobiony bardzo i masz dla niego tylko 15 minut, nawet rano się zamykasz w toalecie, bo tylko tam masz chwilę przestrzeni, to to uczyń. Bo nie chodzi o godziny, nie chodzi o czas, chodzi o serce. A on to wszystko poprowadzi w taki sposób, że jak masz godzinę, to ci da godzinę. Jak masz 15 minut, to da ci 15 minut. Jak masz 2 godziny, to masz 2 godziny. Nie będziesz chciał tego czasu kończyć. Ja sam jak się modlę, to najczęściej jest tak, że wstaję sobie wcześniej i po prostu jestem w pokoju. Robię sobie kawę i siedzę z Jego Słowem. I ja tak odpoczywam. To jest dla mnie najlepszy czas odpoczynku, jaki ja mogę mieć w ciągu dnia. I potem idę robić inne rzeczy. Bo jestem nim nakarmiony. I to jest bardzo istotne. Jeżeli ktoś chce pełnić Bożą wolę, odnaleźć drogę, do której powołał nas Chrystus, wypełniać Jego powołanie, to musi mieć z Nim tą intymną społeczność. I to jest jedyne wyjście. Zamknąć się i słuchać Jego słowa. A On z czasem to wszystko poprowadzi. I te czyny On będzie czynił. I one będą pełne ducha. One będą inne niż te nasze starania. Tylko my musimy być cierpliwi i na to poczekać. Pamiętam jeszcze powiem tylko ostatnią rzecz. Jak się nawróciłem też, to poczytałem sobie trochę Biblii i ja już myślałem, że wszystko wiem. To było jeszcze w seminarium. A mój przyjaciel mi powiedział tak: Janek, co ty myślisz, że ty sobie trochę Biblii przeczytałeś i już wszystko to się dzieje? Ty musisz być cierpliwy. No i ja się wtedy zamknąłem jeszcze bardziej i czytałem codziennie. I widziałem, jak to słowo staje się codziennością mojego życia. I przyjaciel powiedział mi na start jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, którą wszystkim powtarzam. Nie bój się, że popełnisz błąd. Nie bój się, że wpadniesz w herezję. Nie bój się, że wpadniesz w zwiedzenie. Nie bój się, że coś zrobisz za szybko. Jeśli Bóg już wzbudza pragnienia w twoim sercu, to idź. Nawet jak wpadniesz w krzaki, to On cię z nich wyciągnie. On jest Bogiem, ale wszystko musi wypływać z tej głębokiej relacji z Nim. Musimy być jak Maria z Betanii, każdego dnia. Abyśmy nie my żyli, ale On przez nas. I to jest droga do tego, żeby te owoce były. Jezus mówi, że On jest winnym krzewem. My jesteśmy latoroślami. Jeżeli my trwamy w winnym krzewie, trwamy w Nim, to On sam wyda owoce. I to o to chodzi. Amen. Amen.